Dzień dobry Państwu. Chciałem zrobić krótki film i powiedzieć kilka słów o tym, jak użytkować maszynę Karmen Plus. Oczywiście, czy to jest Karmen Plus, czy to jest Karmen Plus Inox, to zasada działania, czyli obsługi panelu, jest dokładnie taka sama. Jest od zeszłego roku w tych maszynach jest nowy panel sterujący. Technowap co roku stara się wprowadzać nowe rozwiązania techniczne i oczywiście ten panel jest wynikiem tych właśnie starań, tych badań. Maszyny wyglądają, wydaje mi się, że przynajmniej tak mi się wydaje, że z roku na rok lepiej, fajniej. W ogóle myślę, że Karmen Plus Inox jest jedną z chętnie kupowanych maszyn na rynku polskim. I z tego powodu pomyślałem, że nakręcę krótki film i pokażę, jak obsługiwać tą maszynę. Więc tak, na samym dole maszyny tutaj jest przycisk. I to jest przycisk, który nam uruchamia panel u góry, tak? Czyli to jest główny przycisk sieci. Teraz tak, na panelu mamy z boku, z lewej mamy dwa przyciski jeszcze. Jest to ten przycisk i ten przycisk. Ten przycisk że to pokażę, uruchamia nam maszynę. Ten przycisk jest takim ekwiwalentem przycisku w telewizji, jak telewizor jest na stand-by'u. W tym momencie temperatura to 154 stopnie i włączamy grzanie, czyli to jest kolejny przycisk i temperaturka nam będzie sobie powoli do góry szła. Znaczy powoli, maszyna już jest de facto jest nagrzana. Te maszyny dochodzą, znaczy mają maksymalną temperaturę to 165 stopni, więc za moment praktycznie, o, co już widać. Już jest gotowa do pracy. Ale chciałem powiedzieć jeszcze, co tutaj możemy na panelu ciekawego znaleźć. Więc tak, przy maszynach nowych jest fajna opcja, czyli mamy możliwość dozowania chemii podczas mycia. Mamy dwa przyciski, to jest dół. To jest góra. Czyli tak, jeżeli nastawimy sobie na maksymalną ilość, to jest akurat 20, to będziemy podawali maksymalną ilość chemii z farą. Jeżeli obniżymy sobie tą wartość, to będziemy oczywiście tej chemii z farą podawali mniej. Co jeszcze mamy na panelu? Na panelu sterującym jeszcze mamy dwa przyciski. W tym momencie jest włączona lampa w telefonie, więc może tego nie widać. Ale tak, ten przycisk się pali na zielono. On sygnalizuje nam gotowość pracy. I jeszcze jeden jest przycisk, w tym momencie się nie pali i chyba się nie zapali szybko, ponieważ to jest przycisk, który nam mówi o poziomie wody. Ja wodę dolewałem teraz, więc nie zademonstruję, jak ten przycisk, czy jak się uruchamia ta funkcja. Generalnie ten przycisk nam się zapali, on się nam zapali na czerwono i będzie nam sygnalizował też dźwiękami, że jest za mało wody, że trzeba tą wodę dolać. Więc to by było pokrótce o tym, jak wygląda panel nowy. Powiem też jeszcze kilka słów o tym, jak wyglądają węże nowe, bo są od ubiegłego roku są węże nowe. One mają
troszeczkę inne tu sterowanie. Nie mają tak jak stare węże. O, nie mają przycisków fizycznych, tylko mają przyciski takie elektroniczne. I tak. Tu w tym momencie nie chcę się ostro złapać, ale może to będzie widać. W tym momencie mamy sterowanie. O, że się złapie ostrość. Jest ostrość, tak. Trzy poziomy pary. Czyli jest, w tym momencie jest największy poziom pary. Teraz w ogóle pary nie ma. Mały poziom. Maszyna sobie podaje. I powolutku nam para wychodzi. Możemy zwiększyć. Jeszcze raz zwiększyć. W tym momencie był już max. Na ręce pistoletu parowego mamy jeszcze przycisk ssania. Odkurzacz. Ta zielona lampka, która się nam świeci, mówi nam de facto o tym samym, co już widać na panelu, ale podczas jakby pracy czasami nie zwracamy uwagi, czy maszyna jest nagrzana. A tutaj mamy taką fajną rzecz, która nam właśnie pokazuje, że maszyna jest gotowa do pracy. Oraz mamy przycisk chemii. Czyli tu ustawiamy sobie na panelu, ile chcemy, żeby maszyna podawała chemii. A tu de facto ją podajemy. Spróbuję jeszcze pokazać, jak chemia, a czy jak para daje. No, więc to krótki filmik o Carmen Plus. Mam nadzieję, że pomogłem trochę, że wyjaśniłem. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, piszcie, dzwońcie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.